Rozpoczynamy dzisiaj bardzo piękny list Świętego Jana, pierwszy list Świętego Jana, w którym znajdujemy bardzo takich pięknych sformułowań także o Bogu, o nas samych, że Bóg jest właśnie miłością, że Bóg jest dobry. I w tym liście dzisiaj czytamy też to, że jesteśmy właśnie Jego dziećmi, ale chciałbym zwrócić uwagę na takie jedno bardzo ważne zdanie, że nie wiemy jeszcze, kim będziemy. Wiemy, że gdy to się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim On jest. To zdanie mówi nam coś bardzo ważnego: że każdy z nas ma w sobie potencjał, który jest nieskończony. My możemy wzrastać w naszej świętości, w naszej miłości w nieskończoność i w jakimś sensie to jest też nasze podobieństwo do Boga, że nasz rozwój nigdy się nie zakończy. Tutaj na Ziemi zmagamy się jeszcze ze złem. To jest tak, że nasze grzechy bardzo hamują ten rozwój, potrafią go wręcz zatrzymać czasami. Czasami jest to regres i nasze życie duchowe trochę takie jest: trochę jak sinusoida, trochę jest tak, że raz jesteśmy bliżej Pana Boga, raz dalej. Ale dzisiaj Święty Jan mówi, że będzie taki moment, kiedy będziemy do niego podobni, kiedy przejdziemy z tego świata, właśnie do, do Jego domu, kiedy będziemy razem z nim w niebie, to ten nasz rozwój już nigdy się nie zatrzyma. To będzie tak, że będziemy coraz bardziej do Niego podobni, i nie potrafimy teraz, tak jak pisze zresztą święty Jan, powiedzieć, jak to dokładnie będzie wyglądało. Z jednej strony, dlatego że nikt nie wszedł na tą stronę, na drugą stronę i nie wrócił i nam nie powiedział, ale z drugiej strony też nie potrafimy sobie wyobrazić, co to znaczy rozwijać się w nieskończoność, wzrastać w tej miłości ciągle bardziej i bardziej. W każdym imieniu ukryta jest jakaś treść, także w imieniu człowieka. Można powiedzieć, że w pewnym sensie w imieniu streszcza się treść życia tej osoby. W imieniu Jezus ukryta jest tajemnica zbawienia, bo Jehoszua oznacza jachwę zbawia. Bóg chce, abym był zbawiony. To jest tajemnica imienia Jezusa. Ale jest to jedno z wielu imion Boga, bo przecież wiemy, że różnymi imionami go nazywamy. Jednym może z najprawdziwszych imion Boga jest imię Niepoznawalny. Ale to imię nie oznacza, że ja Boga nie mogę poznać, ale oznacza bardziej, że mogę go poznawać w nieskończoność. A on ciągle pozostanie przeze mnie niepoznany. To jest bardzo ważne, dlatego że po pierwsze, całą nieskończoność czasu, jaki mamy przed sobą, możemy poświęcić właśnie na poznawanie Jego i siebie w Nim, ale także to oznacza, że Bóg nigdy nam się nie znudzi, że ciągle będzie coś nowego i piękniejszego. Do odkrycia. Oznacza to również, że im bardziej go będziemy poznawać, tym większa będzie w nas też ufność wobec Niego, bo zobaczymy go takim, jakim jest. Poznawać niepoznawalnego, to oznacza mieć także w sobie pokorę. Umieć uznać na każdym etapie swojego życia, że Bóg nadal. Nie jest w pełni przeze mnie poznany. Że, że to, co o nim wiem, czasami muszę poddać w wątpliwość. Że czasem muszę ustąpić ze swoich utartych ścieżek. Tak dzisiaj robi Jan Chrzciciel. On potrafi uznać, że go nie zna. Zobaczcie, to nie jest puste stwierdzenie, dlatego że przecież święty Jan Chrzciciel był kuzynem pana Jezusa znali się po ludzku bardzo dobrze że w dzieciństwie się ze sobą bawili znali się jeszcze przed urodzenia a jednak Jan potrafi powiedzieć ja go nie poznałem ja go nie znam objawia się tutaj wielka pokora świętego Jana bóg nas bowiem ciągle wyprzedza ciągle jest przed nami ciągle jest w nim coś więcej. Dlatego potrzebujemy Ducha Świętego, który jest jak wiatr, aby nas poniósł, abyśmy za Bogiem nadążyli. Tylko dzisiaj w to święto najświętszego imienia Jezus, prośmy Ducha Świętego o to, by nas poprowadził w tym poznaniu niepoznawalnego.